Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie. Dziś odcineczek z Kronstadt, jakoś tak. Jeśli chcecie sobie pograć w World of Warships, link macie na dole w opisie. No i lecimy. Pierwsza bitewka będzie na żywo. Oby się udało zrobić cokolwiek. Nie, tak ogólnie, jeśli chodzi o ten krążownik, to całkiem w porządku. No, jeśli chodzi o jego wygar, jest nie najgorszy, jak to okręty z działami 300 mm. No, co by nie mówić, na tę chwilę nie ma niczego, co by miało tak duży kaliber. Jest Henryk, jest Moskwa, one mają mniejszy, więc mieliśmy Scharnhorsta, czyli taki półkrążownik, półpancernik. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że tam różnie jest to nazywane. Pamiętajcie też, że każda flota miała inne tam tonarze i inne wytyczne dla pancerników, dla krążowników liniowych i tak dalej, i tak dalej. Było też różne nazewnictwo i to, co u jednych było krążownikiem liniowym, u drugich wcale nie musiało być we flocie, więc należy to mieć na uwadze, ale my tak ogólnie mamy to wszystko gdzieś, bo chodzi o to, jak okręt jest przedstawiany w tej grze i tylko tej grze i niczym innym. A tutaj to jest krążownik. Krążownik, który ma największy kaliber dział. Oczywiście te działa też przeładowują się bardzo wolno. 17,6 po dopałce. Jest to dopałka z modyfikacji. Bez dopałki mamy 20 sekund, więc jeszcze dłużej. Są już pancerniki, które ładują podobnie 20 sekund. Więc takie buty, moi drodzy. To miało być nie przecinek nagrywam. No, może kiedyś obejrzę, może nie. Dobra. Jak tutaj sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że oddajemy A za darmo. Okej. Okay. Robimy sobie tak, tak i oddamy pierwszą salwkę. Jeśli chodzi o opancerzenie tej jednostki, jest całkiem dobre, ale oczywiście jak dostaniemy ładną salwkę, to jest to dalej krążownik i dalej możemy dosyć szybko opuścić akwen wodny, który zajmujemy. Jak tam to leci? Ale 14 tysi mamy, 15. Pożar sobie cały czas szaleje, a my robimy damage. Damage must be. Jeśli chodzi o walkę z niszczycielami, jest to jednostka, która słabo się sprawdza. No oczywiście ze względu na te przeładowanie. Na salwę raczej nie jesteśmy w stanie ściągnąć żadnej niszczarki. No, oczywiście możemy je dosyć mocno poharatać, ale zobaczcie, jak teraz na przykład nie trafię, co już widzę, że będzie, bo zawrócił. No to czas przeładowania sprawia, że niszczyciel może zniknąć, oddalić się, storpedować i zrobić tysiąc rzeczy, zanim ja będę mógł znowu sobie strzelić. Tak to wygląda. No właśnie, więc do walki z niszczycielami jednostka bardzo słaba. Lepiej sobie radzi w gnębieniu przeciwnika, a także w walce z krążownikami, jak najbardziej. No tutaj cytadelki wchodzą, jest penetracja na tyle dobra, że można poniszczyć całkiem przyjemnie. No i oczywiście na daleki ostrzał również okręt bardzo dobry. Mamy tutaj jednostkę, która podobnie jak inne rosyjskie krążowniki, te pociski ma bardzo szybkie. No i co za tym idzie, dosyć przyjemnie się celuje, dosyć przyjemnie się strzela. Jakby tak jednym słowem,
podoba mi się. Po prostu ten krążownik mi się podoba. Jest wystarczająco twardy, żeby móc grać nim trochę bliżej. Pamiętajcie o jednym, na co... O jednym. No nie tylko o jednym. O wielu rzeczach pamiętajcie, ale tutaj, zobaczcie, widzicie? Naprawki, ograniczona ilość. To jakby nie było, jest spora wada. Są osoby, które lubią się naprawiać często, no i zdarzają się bitwy, że trzeba się naprawiać często, a w pewnym momencie nie będzie czym. Dlatego tutaj, jeśli będziemy mieli daną jednostkę, warto byłoby, a właściwie obowiązkowe jest i branie tutaj tego perku na dodatkowy sprzęt eksploatacyjny. Po to właśnie, żeby mieć piątą merkę. No i oczywiście obowiązkowo bierzemy tą ulepszoną. O, tutaj się już palimy. No i chciałoby się naprawić, prawda? Ale dobra, popalmy się. Inna dosyć też istotna sprawa, tylko chwila, strzelę. To też jest ważne, żeby strzelać. Mamy super naprawiaczkę. Zobaczcie, to jest 300 PW-ków przez 28 sekund. Naprawdę ładnie to wygląda. Tego takie wszystkie pojedyncze pożary możemy sobie darować, jeśli chodzi o tą merkę. Naprawią się. Naprawią się i będzie dobrze. Będziemy zadowoleni. Ach, ładny frag steel na potrzeby telewizji. Dziękuję, dziękuję. To wszystko na potrzeby mediów. Dobrze. Więc tutaj jeszcze nie warto się naprawić. Jeszcze troszkę można poczekać. Trochę o pociskach, jak z obekami, jak z przeciwpancernymi. Jedne i drugie zacne. Z jednych i drugich można trochę porobić, jak widzicie pożary wchodzą. Może nie jakoś super często, ale wchodzą. Co więcej, obrażenia z obeków też są dosyć dobre. Więc jedno i drugie. Dobra, ktoś się pewnie cofał, to jeszcze mu tam strzelimy. Na odchodne. Może się nie cofał? Nie cofał się. O, bohater. No dobrze, doceniamy, doceniamy. Zmienimy sobie na przeciwpancerne, co prawda odległość jest spora. O, tu już możemy użyć sobie naprawki. O, fatalne celowanie, fatalne, proszę pana. Nie wzięliśmy poprawki na wiatr. Dobra, gość już ostro zasuwa. Gdzie można zobaczyć 16 km ponad, salwa przeciwpancerna, jakoś nie super ustawiony okręt, no niestety nie weszło jakoś pięknie. Weźmiemy lepszą poprawkę na wiatr. Dobra, teraz oczywiście tutaj z 10 kilosów wchodzą całkiem fajne salwy, 20 tysięcy i większe, no w pancerniki nie aż tak, ale zobaczcie, 14,5 km za 7 tysięcy, dla mnie spoko. Kilka takich salw i nie mam już do kogo strzelać. No niestety, teraz mi się gdzieś tutaj schował. Musimy troszkę skrócić, bo brakuje zasięgu. Coś nam tutaj torpi. O, jeśli chodzi o parametry, oczywiście po tej bitwie wszystko pokażę. No i musicie pamiętać o jednym, moi drodzy, mianowicie, że jest to okręt, który jest podczas testu, właśnie, testy, znaczek. Dobra, jest znaczek, żeby nie było. O, czasem o nim zapominam, wybaczcie. Więc pamiętajcie, że tutaj może być poprawiane to i owo, pozmieniane. O, nieszczęście. Zobaczymy, jak Richelieu. Oczywiście pod jego strzałem może być ciężko przetrwać. Bardzo nędznie. U niego podobna salwa. Tyle, że jego pocisk jeden trafił i zadał maksymalne obrażenia. Hi, hi, ha, ha. O, Grosse Kurfürst fantastycznie wypływa. W niego będziemy strzelać pięknie, bokiem. Jeśli będzie żył, będziemy w niego strzelać. Nie będziemy w niego strzelać. Bramy się, że jest czas, żeby użyć kolejną naprawkę. I niestety często podczas testów
wszyscy się na nas skupiają, więc muszę grać tak, a nie inaczej, żeby ten okręt trwał. No jak widzicie, ma tutaj dużo celów, ale wybiera sobie mnie. Więc no, nie ma lekko. Ale jak widzicie, można płynąć tak, że te tylne działa również mogą strzelać. I nie pokazujemy jakoś strasznie burty, więc pod tym względem też jest bardzo dobrze. No widzę cel. Co my tu mamy? I bułki. No więc to jest taki kolejny krążownik do... Very niesympatyczna sprawa. To jest taki kolejny krążownik do męczenia przeciwnika na znaczną odległość. Jeśli lubicie tego typu okręty, to ten też powinien wam się spodobać. Uprzedzam pytania. Nie wiem, czy będzie za free expan, nie wiem, czy będzie za jakoś, czy to jest jakaś nagroda, nie wiem, czy będzie... Chociaż wiecie, to jest niby dziewiątka w tej chwili, więc jest prawdopodobieństwo, że będzie za free expan. A może będzie jako nagroda za coś. Nie wiem. Zobaczymy. Wiem, że Wargaming miał dodawać jakieś kolejne okręty za free expa. No jak na razie mieliśmy Missouri, mieliśmy Musashi, mieliśmy Nelsona, same pancerniki, ale niewykluczone, że i właśnie tak, tego typu na przykład krążownik też wskoczy do takiej puli. Nie ukrywam, żebym wtedy chętnie sobie go wyfreeexpował. Dlatego dalej zbieram free expa, mam 90 tysięcy. I zbieram po to, że jak się pojawi taki okręt, żeby nie musiał płakać, kiedy to ja nazbieram na niego. Tylko się uśmiechnę i powiem, o, okręt za darmo, bo akurat już takiego free expa mam. Dlatego nie wydawajcie free expa na byle co, zbierajcie i będziecie wtedy mogli sobie z czasem zainwestować w, na przykład w taki sprzęt. Nigdy nie wiadomo. Ja się tym dosyć, tak jak mówię, miło i przyjemnie. Na dalszy zasięg upierdliwy okręt do zniszczenia, bo jednak 60 tysięcy hapsa niecałe to jest bardzo dużo. Porządne tutaj naprawki, które no sprawią, że no 3 razy 3, powiedzmy, że 8 tysięcy można odzyskiwać, więc naprawdę sporo. I teraz jeśli będziemy mieli takich naprawek 4, no to nie jest prosto zniszczyć tą jednostkę. Jeśli się nią będzie grało na dalszy dystans, to naprawdę będzie problem. A tymczasem widzicie, strzelanie z tych dział, gdzie pociski zasuwają 900 i więcej, tam jedne są szybsze, drugie wolniejsze, obeki są szybsze chyba, no, jeszcze sprawdzimy, no to umówmy się, że jest prostsze niż strzelanie z amerykańskiego krążownika, gdzie pociski lecą 7 godzin. Dlatego dla wszystkich fanów strzelania z 18 km, jak znalazł, jest jeszcze rozbicie, jest jeszcze możliwość przedłużenia strzelania o 20%, ile to tam daje nam? Na 21,8, prawie 22 km, no kurczę bele, rewelacja, po prostu rewelacja. Ale tak jak mówię, trzeba uważać, bo nie jest to krążek przystosowany do niszczenia niszczycieli, więc na nie musimy uważać. On dobrze się sprawuje w walce z innymi krążownikami. No i tak to wygląda. Jeśli chodzi o jego opancerzenie, jak widzicie, całkiem nieźle, jak na krążownik, naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Co prawda, no, mogłoby być troszkę niżej ta cytadela, ale no nie można mieć wszystkiego. Tutaj wszystko opancerzone, naprawdę bardzo konkretnie. Bardzo konkretnie opancerzony okręt. Obrona przeciwtorpedowa 36%, to jest również kosmos na krążownikach.
jeden z najlepszych krążowników, jeśli chodzi o pancerzenie przeciwtorpedowe. Henryk, proszę bardzo, 19. Więc tutaj jest mega grubo. Jeszcze zobaczymy, jak Zao miał. 21. On takie wartości mają tutaj krążki. A więc my mamy nieporównywalnie lepiej. Jest to bardzo mocno. Ile ma Dąsko? I na tym samym 18. No właśnie. No właśnie. A my mamy bagatela dwa razy więcej. 36%. Więc wytrzymamy sporo torpedowań, tak jak mówię, opancerzenie też bardzo mocne, ilość apeków bardzo duża i teraz działa. 305, 900, 920 zasuwa to wszystko, 4200 na 9000 cytadela, 225 rozrzut, czas obrotu 35, no tutaj wiadomo czego nie urywa, no i 17,6 jeśli chodzi o przeładowanie, to nas tutaj dodatkowe mało obchodzą. Obrona przeciwlotnicza, no tutaj jest słabo. Mamy rozbicie, żeby się obronić przed lotnią, w takim sensie, że no, samoloty będą niecelnie wykonywały swoje zrzuty i tyle. 33,5, 840, 11,9. Tutaj też nie ma żadnej rewelacji. Bliżej tutaj do pancernika niż do krążownika, ale oczywiście jak na pancernik to by były wyśmienite dane, jak na krążownik są takie se. Jeśli chodzi o kamuflaż 12,9 przy tych gabarytach, to jest całkiem nieźle. To nie Moskwa, że widać z kosmosu, więc pod tym względem bardzo w porządku. Jak jeszcze tutaj w dymie 11,4, prawie nic nie daje, no trudno. Teraz tak, przy tego typu supermenie, jak tutaj widzicie, obowiązkowo wziąłem sobie strzelca wyborowego, później właściwie od razu już sobie mogę klepnąć adrenalinkę, następne tutaj nadzorce, jak widzicie, żeby wyglądało to tak, 5, oczywiście wymaksowane będzie 5, 4, 4, 4 i wtedy będzie naprawdę w porządeczku. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o podpałki. 24%. Tutaj jak najbardziej warto też sobie wtedy wziąć 26, żeby było procent, więc będziemy mieli wtedy 5, 8. Tutaj oczywiście kamuflaż, więc będzie jeszcze lepszy. Więc tak, 5, 8, 12. Dobrze by było pewnie sobie wziąć również i to. Wtedy by było 16 i jeszcze za 3 moglibyśmy sobie wziąć lepsze wykrywanie torped, jakbyśmy chcieli grać trochę bardziej z przodu. Uważam, że warto, bo wtedy te przeciwpancerne pociski będą jeszcze większą robić miazgę. Byśmy mieli, myślę, że naprawdę rewelacyjnego kapitana, więc tutaj te dwie trójki i te dwie czwórki i okręcik. Moim zdaniem jak marzenie. Z taką konfiguracją, ja jeśli go kiedyś będę miał, pewnie będę grał, bo wydaje mi się najbardziej optymalna. Dobra, jeśli chodzi o moduły, zobaczmy tak, tutaj możemy sobie zmienić te rozbicie jeszcze na sondę. Wydaje mi się to średnim pomysłem. Samolotu nie możemy zamienić, tego oczywiście też nie, i RK też nie możemy zamienić. Tak to wygląda, ale zobaczcie, to są RK, które się kończą dosyć szybko, ale zobaczcie czas przeładowania. Aktywna przez 15 sekund, to całkiem sporo jak na krążownik, i czas przeładowania 20 sekund. To jest praktycznie nic. Więc jest tutaj spora wada, ale jest i spora zaleta. Wada oczywiście, że jest to limitowane, a nie jak wszędzie indziej dostępne, po prostu nieograniczona ilość. Ale za to czas przeładowania jest kosmiczny, jest no, sporą zaletą. No i myślę, że standard zamiast tych modyfikacji tutaj głównej baterii, możliwe, że część osób weźmie jeszcze dalszy zasięg, 16% do strzału. Nic innego tutaj nie ma sensu, ani wzmacnianie średnich uszkodzeń na pelotce, ani 20% przeładowania dodatkowej, to są wszystko bez sensu rzeczy. No tutaj też wydaje mi się, że tylko kamo i tutaj manewrowanie, no z tego względu, że wiadomo,
jeśli chcemy grać trochę bliżej, musimy zawracać jak najlepiej. Tutaj też wydaje mi się, że system celowniczy musi być i tak samo jedyneczka, to są standardy. No więc tak ten okręt zmodyfikowany będzie, jeśli go będę kiedyś posiadał. I taki kapitanik będzie sobie na nim pływać. Jak to się sprawdza, jak widzicie, według mnie całkiem nieźle. Jeśli bitwy będą podchodzić, to będzie to jednostka, która wydaje mi się, że będzie naprawdę trudna do zniszczenia, to raz, a dwa, upierdliwa. Podczas testów na streamie w pierwszej bitwie zrobiłem ponad 150 tysięcy, w ogóle nie znając okrętu, więc jest potencjał, na pewno spory. Jeśli by się trafiła jakaś taka bitwa, żeby było dużo wymiany z innymi krążownikami i trafiliby się gracze, tacy jacy się często trafiają, pływający burtą, to ten okręt pokaże ich strasznie. Pamiętajcie, że tutaj będą wpadać cytadele nie za 5 tysięcy, tak jak to jest w większości krążków, tylko za 9. Więc naprawdę będzie szybko. Szybko będzie wyglądała ta walka, moi drodzy. Więc tak wygląda dziewiąteczka nowa rosyjska. Proszę bardzo. Jeszcze sobie można ją obejrzeć. Według mnie bardzo przyzwoity okręt do mojego stylu gry. Całkiem w porządku. Nawet nie mi się przyjemnie gra z dalszej odległości, bo tylko raz dostałem turbo bułkę, a tak w większości wypadków po prostu niewiele mi robią działa pancerników, za co oczywiście odpowiada tutaj po pierwsze dystans, na jakim się często gra, po drugie to, że jest to jednostka jednak całkiem nieźle opancerzona i nie łapie wszystkiego jak leci. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten krążowniczek. Pamiętajcie, że jeśli chcecie sobie zagrać w World of Warships, link macie w opisie. Jeśli chcecie zobaczyć więcej różnych okrętów, zapraszam na streamy o 20:30. A jeśli chcecie wspomóc działalność, łapkujcie, lajkujcie, dislajkujcie, udostępniajcie, no i przede wszystkim oddawać cały swój szmal. Tak, to był rzeczywisto żart. Dla tych, którzy się nie znają, zawsze odsyłam do lekarza bądź farmaceuty. Trzymajcie się, moi drodzy, i udanych bitewek. Bye, bye.